Elo, witajcie w czwartym odcinku easter eggów z Dying Light 2 i zaczynamy od pomieszczenia związanego z grą Doom, ponieważ okazuje się, że są tutaj jeszcze ukryte drzwi prowadzące do kolejnej sekretnej broni, a link do poradnika, jak się tutaj dostać, macie w opisie. Broń ta to oczywiste nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. W tym miejscu na mapie odnajdziemy mieszkanie i bohaterów z cinematica do gry. Teraz mała ciekawostka, a dokładnie muzyka z pierwszej części, którą możemy usłyszeć podczas jednego z zadań pobocznych. Zabieraj się stąd, zanim zdradzę cierpliwość i rozwalę ci ten głupi ryj! Już nawet muzyki nie można posłuchać! Tutaj znajduje się kolejny polski akcent podesłany przez widza. Na koniec fajny easter egg z gadającym kurczakiem i całość nawiązuje do pewnej ciekawostki z dodatku do pierwszej części związanej z UFO. Tak ta ciekawostka wyglądała w pierwszej części i link do niej macie w opisie. Teraz czeka nas dość długa rozmowa i zadanie do wykonania, więc jeżeli ktoś nie chce czekać, to może przewinąć do 8 minuty i 25 sekundy, żeby zobaczyć, jaką nagrodę dostaniemy. Ty mówisz? Chłopko. W mordę. Gadająca kura? Chłopko. Chłopko koko. Bardziej wyglądasz mi na kurę. I to gadającą. Szkodnikiem? Kwa.
Tak, znakomicie. Chyba gadasz sam do siebie. Chyba mi odbiło, ale trudno nie stracić tu rozumu. Czego ci trzeba? Sprawa wydaje się prosta. No, dlaczego nie? Brunek, wciąż tu jestem. Może innym razem. Bez odbioru. Warto dodać, że patelnia ta zawsze do nas wraca, więc nie da się jej zużyć. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym. Cześć.